Dobry wieczór. Pana, można się coś pana zapytać o prawo mi chodzi w obronie koniecznej. Proszę pana, jak na przykład ktoś atakuje, wyciąga nóż, dajmy, ja to taki, już panu powiem, sprężynowy, czy na taki przycisk, nie? No. To czy wtedy można nawet użyć takiego gazu, co paralizuje, że ta osoba sztywnieje, o to mi chodzi. Że czy wolno też taki bez zezwolenia użyć, czy nie? Przede wszystkim nie wolno używać takiego noża, bo jeżeli no, to jest obrona konieczna, no, to, jeżeli ktoś atakuje takim nożem, no to trzeba się w jakiś sposób bronić. Tylko w ten sposób, żeby tego napastnika też, powiedzmy, za bardzo nie uszkodzić. No tak, ale gazem to wolno każdym na przykład się bronić, paralizującym czy pieprzowym? No, gazy są ogólnie dostępne, można sobie kupić, można, one między innymi służą do obrony. A te żelowe tak samo, tak? Tak. Nie trzeba zezwolenia na nie? Nie, na gazy nie trzeba zezwolenia. A proszę pana, co chodzi, że paralizator taki czy na odległość, to już musi być zezwolenie, tak? Są takie, na które nie trzeba mieć zezwolenia, ale są również takie, które, na które trzeba mieć, bo to w zależności jakie napięcie tam w tym paralizatorze jest. Są takie, co o słabszym napięciu, na które nie trzeba zezwolenia, natomiast są takie, które no już trzeba mieć. A to jest podobno, że tylko do 17 V u nas wolno, no, tak? No, no to prawdopodobnie tak. A na tarykach, że z 1000 V to już nie wolno, bo to... No, nie. To już trzeba mieć zezwolenie na to. No dobrze, to tylko wtedy taki gaz, jak ktoś nożem atakuje, to już można nawet takim... No, trzeba się jakoś bronić. No tak, ale takim tylko osoba będzie sztywna, jak się obroni, że sztywnieje wtedy, że nie wstanie... Najlepiej na policję dzwonić, jeżeli takie sytuacje mają miejsce, no to trzeba do nas dzwonić, czy na policję dzwonić i podjedziemy, będziemy pomagać. A czyli nawet można na kolejską wtedy, tak? Oczywiście, że tak. No. Jakby musiał się obronić, to wtedy tak samo. No wcześniej, jak już pan widzi, że jest zagrożenie, to trzeba dzwonić. No tak, a ktoś jest atakował tym nożem, to wtedy kresnąć i dzwonić na karnejską, tak? No trzeba ratować siebie przede wszystkim. No dobrze, to dziękuję. No proszę. Dobranoc. Dobranoc.